Cześć kochani, witajcie serdecznie w holu z Rossmana i apteki. Kupiłam kilka nowych kosmetyków do pielęgnacji, jedną rzecz z kolorówki oraz mnóstwo dziwnych gadżetów. Tak. Pytam was na Instastory, czy macie ochotę na taki film? Odpowiedzieliście, że tak. Bardzo pozdrawiam wszystkie osoby, które miały ochotę na taki film. I oto jestem i pokazuję wam już produkty do pielęgnacji. To są dermokosmetyki. Ja od długiego czasu preferuję dermokosmetyki, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy. Moja skóra dzięki nim wygląda dużo lepiej. I efekty kuracji przeciwtrądzikowej przez długi czas, póki co, udaje mi się utrzymać. Myślę, że to też dzięki tym właśnie kosmetykom. I tak, zaczniemy od rzeczy dla mnie najważniejszej, nad którą długi czas się zastanawiałam, i to jest krem pod oczy. O tym, jaki krem zużyłam, opowiem wam w denku, która już niedługo będzie na moim kanale. A to nowego, co zakupiłam, to jest Vichy Idealia Eyes. I to jest produkt, który redukuje ciemne obszary pod oczami, rozjaśnia, wygładza linie i strukturę skóry, rozjaśnia skórę wokół oczu bez parabenu. No, zobaczymy, czy tak będzie. Tutaj mamy 15 ml. Ja robiłam zakupy w takiej aptece Cosmedica. Mam do niej kartę zniżkową 7%. Więc jak już kupuję coś, to często właśnie tam albo przez internet w różnych takich internetowych aptekach. W każdym razie ten produkt jeszcze tam był na promocji, on ma bardzo fajne opakowanie, które lubię. I ten krem doradziła mi pani farmaceutka, świetna, bardzo pomocna, po prostu kopalnia wiedzy, także fajnie, że trafiłam na taką osobę, bo zastanawiałam się nad tym kremem i kilkoma innymi i wspólnie zdecydowałyśmy, że ten będzie najbardziej odpowiadał moim potrzebom. On był za 69 zł właśnie, bo on był na promocji, także tutaj cena była trochę niższa. I kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest peeling enzymatyczny. I zdecydowałam się na produkt firmy Pharma Series, seria A, czyli skóra alergiczna i wrażliwa. Moja skóra nie jest alergiczna, ale jest wrażliwa i ja zdecydowanie wolę te delikatne peelingi niż te takie gruboziarniste. I to jest delikatny peeling enzymatyczny do twarzy, Puri Sensipil Mild Enzyme Peeling. Smoothing and brightening. Mam nadzieję, że moja skóra będzie po nim rozjaśniona, wygładzona, tak jak oni tutaj obiecują. Zastanawiałam się też nad tym, czy nie kupić produktu z Ziaja. Firma Ziaja to nie jest moja ulubiona firma. Jest naprawdę kilka produktów, które się u mnie sprawdzają. Jest ich niewiele, ale jednym z nich jest właśnie ich peeling enzymatyczny. On kosztuje 10 zł, jest naprawdę świetny. Ale już go doskonale znam i zapragnęłam jakiejś odmiany, chciałam coś nowego przetestować. Tak więc zdecydowałam się na ten Pharma Series i on był za 32 zł i rabat 2 zł, także za 30 zł de facto. I kolejna rzecz, którą kupiłam, to jest płyn micelarny firmy Dermedic, to jest polska firma, ogromna butla, bo to jest 400 ml i fantastyczne jest to, że on ma w składzie kwas hialuronowy, on bardzo ładnie nawilża, bo to jest w ogóle do skóry suchej i odwodnionej. Ja doprawdy nie mam skóry odwodnionej, ani ona też nie jest jakoś specjalnie przesuszona, ale lubię nawilżające płyny micelarne, bo ja potem i tak używam jeszcze toniku przeznaczonego dla mojej skóry i odpowiedniego kremu, a jeżeli chodzi o micelar, to właśnie lubię te do skóry suchej. I tak, on skórę dodatkowo nie wysusza, nie podrażnia oczu, jest hipoalergiczny, nie zatyka porów, nie pozostawia filmu na skórze. Także, słuchajcie, zapowiada się ciekawie. I ten produkt poleciła mi również pani farmaceutka i on był za 28 zł, minus niecałe 2 zł promocji. Zniżki tej na kartę. Ja mam teraz tak beznadziejny płyn micelarny, taki zwykły drogeryjny z firmy AA, nie znoszę go i naprawdę używam go tylko dlatego, że nie lubię, bardzo nie lubię wyrzucać kosmetyków. I dostałam bardzo miły gratisik w tejże aptece i to jest micelar z La Roche-Posay i taki malutki podkład, bardzo fajna próbka, jeżeli kolor będzie odpowiedni, no to idealny zestaw na podróże. Nie mam właśnie takiego małego płynu micelarnego, więc bardzo miły prezent. Przyda mi się, bo przede mną już niedługo mam jeden wyjazd, taki związany z pracą, na kilka dni, także
tutaj w kosmetykach z Rossmana też kupiłam sobie coś z myślą o tym wyjeździe. Także to wszystko, że chodzi o aptekę. I teraz przechodzimy do Rossmana. I tutaj naprawdę to, co ja kupiłam, to jest przekrój kosmetyczno-akcesoriowo, już sama nie wiem jaki. I pierwsza rzecz, którą tutaj mam, to jest opaska na włosy. Taka opaska, jaką czasami zakładają nam w spa, czy jak jesteśmy w gabinecie kosmetologicznym i kosmetolog zakłada nam opaskę na włosy, żeby nie ubrudzić włosów, na przykład maseczką, albo żeby generalnie włosy gdzieś tam się nie plątały w trakcie zabiegu. I to jest bardzo fajnego materiału wykonane. Nie pamiętam, kto mi polecił, to chyba Ola M, a może nie? Ale ktoś mi, jakaś koleżanka mi to poleciła. I słuchajcie, kupiłam ostatni, także cieszę się to zainteresowaniem najwyraźniej, albo jest deficyt tego typu produktów w drogeriach. I to kosztowało duchę, nie wiem, czy mówiłam, czy nie. Kolejna rzecz to jest 40 dużych płatków do makijażu za 3,50, pamiętam cenę. Kolejna rzecz, po którą poszłam na dzisiejszy wieczór, to są czarne rajstopy, zwykłe 50-tki. Mia Ewa, nie wiem co to jest za firma, to jest jakaś nowość, rozmiar 4, sugerowałam się tą tabelką i na wysokie dziewczyny, które mają powyżej 1,70 m, tu jest napisane, że 4 będzie idealna. Teraz to kosztowało 8 zł, zobaczymy, one nie mają, słuchajcie, zaznaczonej części majteczkowej, czego ja bardzo nie lubię, więc stwierdziłam, że kupię je, a moje ostatnie rajstopy z Calzedonii, które są nie do zniszczenia, takie czarne, grube, wszystkie w ogóle czarne, grube rajstopy ostatnio poniszczyłam, a te z Calzedonii myślałam, że one będą niezniszczalne, bo wszystkie koleżanki mi mówiły, że to są najlepsze rajstopy na świecie, pani w sklepie też mówiła, że one są w ogóle nie do zdarcia. Ostatnio jak szliśmy na kolację walentynkową, podciągnęłam sobie rajstopę, no i zrobiłam ogromne oczko, a miałam te rajstopy na sobie może drugi raz, także nie kupuję już drogich rajstop, u mnie cena nie ma znaczenia, czy to jest super jakościowe, czy nie, ja po prostu wszystkie rajstopy niszczę. I drugie rajstopy, które kupiłam firmy Merlin, w tym przypadku to jest rozmiar 3, cieniutkie 15 z myślą o tym, że za chwilę będzie ciepło i będę mogła pokazać właśnie nogi. I one były na promocji za 7 zł. Kolejna rzecz to jest filtr Duffy do naszego dzbanka, on jest za 10 zł. Niedawno zmieniałam dzbanek, mieliśmy duży, zmieniałam na mniejszy, bo ten duży, tam było tak dużo wody i on był ciężki i nawet dzieciom było ciężko sobie tę wodę nalewać, więc teraz tamten wyrzuciliśmy, zresztą na nim po jakimś czasie pojawił się taki dziwny jakby osad od światła słonecznego, mimo że on stał dość daleko od okna, ale jednak taki jakby taki zielony kolor się na nim pojawił, coś ohydnego, ja takie rzeczy od razu wyrzucam, mnie to po prostu obrzydza. No i też dlatego zdecydowałam się na nowy dzbanek i nauczona doświadczeniem, kupiłam mniejszy, więc kupiłam też mniejszy filtr, ale się dużo gadam. Kolejna rzecz to jest mydło do rąk w piance, moja ulubiona forma, jeżeli chodzi o mydełka do rąk. W pięknym opakowaniu, te mydła występują chyba aż w 5 różnych wariantach i zapachowych i kolorystycznych. Mango i kokos i aloes. Mango i kokos, po prostu jestem w raju, to jest dla mnie produkt, prawda? Niech producent się przyzna, że zrobił go dla mnie, najlepsze połączenie. Ja zresztą aloes też bardzo lubię, także jestem ciekawa, jak on będzie działał, jak będzie pachniał. On kosztował 9 zł i to jest firma z Anglii, UK. Proskin Laboratory. Dobra, kolejna rzecz. To są 2 wałki, dokupiłam sobie, bo dokładnie 2 wałków mi brakuje. To są te wałki takie na rzepę, one są za 5 zł za 2 sztuki, a ja mam ich chyba 6. I 2 mi właśnie brakowało, tutaj zawsze na tył mi brakuje. Następna rzecz, to jest jedyna rzecz chyba z kolorówki, tak, jaką kupiłam. To jest ten zestaw Kylie Lips w kolorze Sweetie. Już naprawdę od dawna chciałam go kupić i ciągle o tym zapominałam. I tak, stwierdziłam, że brakuje mi właśnie takiego matowego różu w mojej kolekcji, a dzisiaj wieczorem wychodzimy i tak sobie pomyślałam, że do stroju, który wybrałam, będzie taki kolor idealny i przy okazji przyjemnie, z przyjemnością przetestuję ten produkt, on kosztuje 20 zł i tutaj jest matowa pomadka razem z konturówką. Jest to taka dość chamska podróba szminek Kylie, nie podoba mi się to, mogliby wymyślić coś swojego. Szczególnie, że słyszałam, że sam produkt jest naprawdę bardzo dobry. Także zobaczymy.
I następnie kupiłam taki krem do stóp firmy Eveline, czy Eveline, 8 w jednym, z tego to firma słynie, oni mają wszystkie produkty 6 w jednym, 8, 20 w jednym, krem dezodorant, antyperspirant, maksymalna ochrona i to jest produkt, który i nawilża stopy i sprawia, że one się będą mniej pociły, podobno. No, sprawdzimy, jak to będzie na siłowni podczas treningów. Dam wam znać, czy jest jakaś różnica, jeżeli ktoś jest zainteresowany. I ten krem był na promocji. Ja mam w ogóle problem, słuchajcie, z kupieniem kremu do stóp, bo brakuje zwykłych kremów do stóp. Zwykły krem dla zwykłej osoby, której nie pękają pięty, która nie ma jakiejś strasznej nadpotliwości, która nie ma... Okej, okay, mam problem, faktycznie nogi mi puchną na koniec dnia, ale takie chłodzące produkty, no to będę ich używać dopiero na latem, a tak na jesień, zimę, no nie ma takich zwykłych, fajnych kremów, chyba że ja ich po prostu nie mogę zlokalizować. Jeżeli macie taki fajny krem do polecenia, dajcie znać, taki, który szybko się wchłania i ładnie nawilża, a ten przy okazji działa jak antyperspirant, no więc zobaczymy. Obu w każdym razie, słuchajcie, w cenie promocyjnej i kosztował 8,80, a wcześniej 11 przed promocją. Kolejna rzecz, godna tego filmu i godna faktu, że jestem zwykłą kobietą, która prowadzi dom, to jest produkt firmy Dak, taki żel do toalety. On nie był w żadnej promocji i kosztował 8,59. I teraz miniaturki, które bardzo często kupuję na wyjazdy, szampon i odżywka z firmy Alterra z granatem, nawilżające bardzo. Lubię ten szampon i tę odżywkę, ale nie lubię tego zapachu. Ten zapach tego granatu mnie po prostu męczy i szybko mi się znudził. I bardzo, bardzo, bardzo dawno nie kupowałam już takich produktów. Ostatnio jak gdzieś wyjeżdżaliśmy, to zabrałam ze sobą normalnie pełnowymiarowy szampon i odżywkę i potem się wkurzałam, że mam taką wypchaną kosmetyczkę. W ogóle jak wyjeżdżamy, to ja się staram maksymalną liczbę produktów zabrać właśnie w tej wersji takiej mini albo poprzelewać do specjalnych pojemniczków, czego nie lubię robić, bo potem trochę produktu zostaje, potem wlewam to z powrotem, dlatego ja wolę mieć osobno takie małe, dedykowane podróżom kosmetyki. I te produkty, słuchajcie, były za 3,50 za jeden produkt, także super cena. Kolejna rzecz to jest gąbka firmy Calypso. Z jednej strony taka do masażu, a z drugiej taka gładka. I to jest gąbka dla mojego męża, ponieważ jest niebieska, ja zawsze kupuję sobie różowe. I ostatnia rzecz, szczoteczka do zębów, zupełnie zwyczajna. Ja używam na zmianę tej szczoteczki z soniczną, to jest Colgate Max White. Zawsze kupuję medium, zawsze kupuję różowe, to jest moja tajemnica. I staram się wybierać te szczoteczki, które są w cenach promocyjnych i tak też było tym razem. I ta szczoteczka była za 6 zł, także bardzo spoko cena. To koniec, słuchajcie, moich zakupów, w których, tak jak mówiłam i nie kłamałam, było po prostu wszystko, nie tylko kosmetyki. Także, kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten haul wam się podobał, mimo że był taki inny. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! Opposites attract, guessing everybody knows fire.